Myślę, że już powoli się pojawiam. W sumie 2 tygodnie już nie było live'ów i powiem Wam, że ja to się trochę za tymi naszymi live'ami stęskniłam. I dzisiaj jestem niesamowicie podekscytowana, że możemy się znowu spotkać, tym bardziej, że mam dla Was świetny projekt. Ja od kilku dni żyję tym moim pomysłem, grupą Wyzwanie Zdrowe Odchudzanie. Także dzisiaj o tym wszystkim więcej, ale dajcie proszę znać, dziewczyny, jak tam widać, jak słychać, czy wszystko w porządku. Kto już jest, meldować się proszę. Ja już też robię próbę mikrofonu, żeby wiedzieć, że jesteśmy. Dobra, widzę, że widać. Myślę, że już powoli. Widzę, że słychać. Okej, okay, także my już, ja już jestem, teraz tylko czekam na Was. Jak już któraś się pojawi, to proszę napiszcie, że widzicie, że słyszycie, a ja już też udostępnię u siebie na profilu, bo zawsze wiem, że no wiem, że nie przyzwyczailiście się wszystkie do tego, że trzeba tutaj wejść na fanpage, żeby zobaczyć. Także ja już udostępniam. Dobra. Okej, okay, to ja udostępniłam już u siebie. Dajcie proszę znać, dziewczyny, czy mnie widać, czy mnie słychać. Jeżeli chcecie się dzisiejszym live'em podzielić i tym wszystkim, o czym dzisiaj będziemy mówić, o zmianie nawyków, o zadbaniu o siebie, to możecie też oczywiście udostępnić live u siebie. Myślę, że dla Waszych znajomych też to będzie bardzo ciekawe. Ja wrzucam go też w naszą grupę Wyzwanie Zdrowe Odchudzanie i będziemy mogły startować. Dobra, tutaj już jest. To co, kto już tam się pojawił, proszę się meldować, dajcie proszę znać, dziewczyny, jak widać, jak słychać. No i będziemy mogły zaczynać. Mam nadzieję, że Wy też troszeczkę stęskniłyście się za tymi naszymi live'ami i za tą środą i już czekałyście na kolejny środowy wieczór, żeby móc się tutaj z nami spotkać. Bo ja już trochę tak faktycznie miałam, że to już był taki czas, że myślę sobie, dobra, no to najwyższa pora do live'ów wrócić i do tego, żebyśmy się mogły spotkać. To ja sprawdzam tylko jak w grupie i będę też sprawdzać sobie Wasze komentarze, potrzebuję mieć do tego telefon. Także ja już go sobie szykuję. Mam nadzieję, że u Was już dzieci śpią, że cisza, spokój i że możecie sobie w spokoju właśnie z live'a korzystać. Widzę, że u Was troszeczkę tutaj jest. Jest Sabina, jest Basia. Cześć dziewczyny, cieszę się, że jesteście. Kto tam jeszcze ogląda, dajcie proszę znać. A ja Wam w ogóle chciałam powiedzieć, że ja tak sobie zdałam sprawę, że to już rok, od kiedy nagrywam dla Was live'y. I dzisiaj na koniec spotkania będę dla Was miała niespodziankę. Także przypomnijcie mi proszę, jeżeli ja zapomnę pod koniec o niespodziance Wam powiedzieć, to przypomnijcie mi proszę, że coś fajnego dla Was obiecałam. Także oglądajcie, zostańcie do końca. No i co, startujemy. To w takim razie już tak oficjalnie, dziewczyny, nazywam się Magdalena Chwał, jestem starszym dyrektorem klubu Oriflame i na co dzień pomagam kobietom w poprawie standardu ich życia poprzez możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy. Uczę, jak dzięki Oriflame można mieć dla siebie dodatkowe korzyści finansowe, ale też nagrody, tańsze produkty, bo to jest coś, myślę, co my kobiety bardzo lubimy. Natomiast dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o projekcie, który teraz postanowiłam stworzyć, o takim wsparciu głównie dla kobiet w zmianie naszych nawyków po to, żeby osiągnąć trwałe zmiany, jeżeli chodzi o utratę kilogramów, nasze samopoczucie, no i nasze zdrowie. Która z Was już dołączyła do grupy Wyzwanie Zdrowe Odchudzanie? Dajcie proszę znać, kto już w tej grupie jest. Napiszcie proszę, kto już zdążył dołączyć, a ja właśnie zobaczyłam, no i oczywiście, że zapomniałam. Bardzo proszę, jeżeli Wy też się stęskniłyście z live'ami i fajnie Wam znowu mnie zobaczyć, to proszę oczywiście o rączki, o serduszka, też żebym wiedziała, że Wy tam po drugiej stronie jesteście. Cześć Soniu, fajnie, że też dołączyłaś. Także ciekawa jestem, kto z Was już jest w grupie Wyzwanie Zdrowe Odchudzanie. Dajcie proszę znać, żebym też wiedziała, że się tam pojawiłyście.
I tak, to czym dzisiaj się będę chciała, żebyśmy zajęły dziewczyny, to taką trwałą zmianą, bo często jest tak, i nie wiem, czy wy też tak miałyście, ręka do góry, która z was już kiedyś była na diecie? Przyznać się, kto już gdzieś tam z jakichś diet korzystał, bo jest tak, że w momencie bardzo często po tej diecie potrafimy bardzo ładnie schudnąć. I moim zdaniem w ogóle nie... sukcesem nie jest schudnięcie na diecie, bo my bardzo często na diecie, tak jak mówię, potrafimy rewelacyjnie schudnąć, a z dużo większym sukcesem niż sama utrata wagi w trakcie, kiedy jesteśmy na diecie, jest utrzymanie tej wagi później. I jeżeli macie już doświadczenia z dietą, to możecie napisać, proszę, i przyznać się, jak to u was po tej diecie było. Ile, czy ta waga wam się utrzymała, czy też może przytyłyście, a może nawet przytyłyście więcej. Jak to wyglądało? Bo bardzo często jest tak, że dieta to jest taki moment, kiedy my sobie mówimy, ok, od teraz jestem na diecie, od teraz wyrzekam się wszystkiego, co dobre, od teraz będę ćwiczyć, ale kiedy tylko się zmieszczę w wymarzoną sukienkę, albo kiedy tylko wreszcie przyjdzie ten Sylwester, albo kiedy tylko wreszcie przyjdą te wakacje, to ja wreszcie będę mogła jeść normalnie. I bardzo często zakładamy, że po diecie właśnie wszystko wróci do takiej normalności, że będziemy mogły znowu żyć jak przed dietą. Ale to nie zdaje rezultatu. I pewnie nieraz się przekonałyście o tym, że właśnie tak jest, że chudniemy przed dietą, ale po diecie bardzo łatwo jest nam wrócić do tego stanu wcześniejszego i że te efekty z nami po prostu nie zostają. I jeżeli też macie takie doświadczenia, to bardzo zachęcam was do dołączenia do grupy Wyzwanie Zdrowe Odchudzanie na Facebooku. Ja oczywiście wam wrzucę tutaj link, żebyście w opisie do filmu, żebyście mogły z tego skorzystać, mogły tą grupę odnaleźć. To będzie miejsce, gdzie w każdym tygodniu skupiać się będziemy na małej rzeczy, jednym drobnym nawyku, który pozwoli nam w efekcie uzyskać trwałe zmiany. Bo tak sobie wymyśliłam, że robienie rewolucji, wprowadzanie wszystkiego naraz, przywracanie życia do góry nogami może się sprawdzić na chwilę, ale trudno będzie w ten sposób osiągnąć nam takie trwałe rezultaty, które po prostu z nami zostaną. A ewolucja, wprowadzanie w każdym tygodniu drobnej, małej rzeczy, którą zrobimy, którą zmienimy i nad którą będziemy właśnie pracować przez tydzień, a czasem nawet 2-3, bo ja przypuszczam, że jak przyjdziemy do aktywności, to będziemy potrzebować nawet troszeczkę więcej czasu, żeby rzeczywiście dobrze to zrobić i rzeczywiście, żeby ta aktywność nam weszła w krew, bo to często jest bolączka dla bardzo wielu z nas. I właśnie, kiedy mówimy o zdrowych nawykach, ja was nawet pytałam w poście wcześniej, co dla was jest dużym wyzwaniem i usłyszałam o słodyczach, usłyszałam o aktywności, usłyszałam o piciu wody, że dla niektórych z was jest to wyzwanie, tą wodą już się zaczęłyśmy zajmować, ale dajcie znać proszę, te z was, które dzisiaj oglądają dziewczyny, co dla was, jeśli chodzi o utratę wagi i utrzymanie tej wagi, co dla was jest szczególnie wyzwaniem? Jakie rzeczy dla was są gdzieś tam problematyczne, nad czym wy w pierwszej kolejności chciałobyście też popracować. Ja będę miała wtedy inspirację w grupie, jakimi nawykami zajmować się dalej. Cześć Aniu, witam. Sabina już dołączyła do grupy, Sonia też jest w grupie, także bardzo się cieszę dziewczyny, że już jesteście, przybywa nas, bo już jest nas 50 osób w wyzwaniu, a przypuszczam, że z dnia na dzień będzie nas coraz więcej. Monika pisze, że dla niej oczywiście największym wyzwaniem są słodycze. No i myślę, że nie jedna z nas tak ma i dzisiaj o słodyczach też troszeczkę porozmawiamy, więc też się tym dzisiaj na pewno zajmiemy. Więc jest troszkę takich grzechów, które mamy. Jest troszkę takich rzeczy, na które warto będzie zwrócić uwagę i w kolejnych tygodniach będziemy się z nimi starały uporać. To, od czego zaczniemy i to, co w pierwszej kolejności zrobimy, to będzie woda. I niby oczywista rzecz, niby każda z nas wie, że wodę trzeba pić, ale ręka do góry, dziewczyny, która z was wypija 2 litry wody dziennie? Ale też ręka do góry, która z was tego nie robi, przyznajcie się, jak u was, wypijacie 2 litry, czy też jest tego mniej? A właśnie a propos wody, to ja się może napiję, a wy proszę piszcie, czy wypijacie 2 litry wody dziennie, czy nie? Powiem wam, że to jest bardzo ważne dla naszego chudnięcia, aby tej wody faktycznie było sporo, bo woda
bardzo mocno przyspieszony metabolizm. Jeżeli jej nie pijecie, tak naprawdę trudno naszemu organizmowi uporać się z nadmiarem toksyn. Stąd często pojawia się w ogóle celulit. Słuchajcie, jeżeli pijecie dużo wody, macie większą szansę na to, że celulitu się pozbędziecie i że gdzieś tam skóra będzie gładsza. Także warto też o tym wiedzieć. Genialną rzeczą zaraz po tym, jak wstaniecie z łóżka, jest ciepła woda z cytryną. Ona bardzo dobrze działa na nasze jelita. Zaczyna się proces trawienia włączać i też przyspiesza nam się metabolizm. Więc pamiętajcie, że zaraz po przebudzeniu pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić, jest wypicie wody z cytryną. Ciepłej wody z cytryną. Do tego Was bardzo, bardzo zachęcam. Z wodą kiepsko. Co zrobić, dziewczyny, żeby pić wodę? Po pierwsze, zachęcam Was do tego, żeby przygotować sobie swoją buteleczkę. Taką, którą zawsze nosicie z sobą. Nie 1,5-litrową butelkę, bo trudno Wam będzie tą 1,5-litrową butelkę zawsze przy sobie mieć i zawsze będzie jakiś powód, żeby jednak jej nie mieć. Także to może być jakiś mały bidonik, nawet 0,5-litrowy, który będziecie sobie po prostu uzupełniać. Jeżeli chcecie być eko, co bardzo polecam, to można sobie kupić butelkę filtrującą i po prostu na bieżąco ją uzupełniać. I pić wodę małymi łykami, bo to nic nie da, jeżeli Wy na przykład po jakimś wysiłku wypijecie 1,5 litra wody na raz. To Was nie nawodni. Wy to po prostu wysikacie, najzwyczajniej w świecie. Więc wodę potrzebujemy pić małymi łykami. Systematycznie, mieć ją po prostu zawsze przy sobie. Często nawet w pracy mamy taką możliwość, dziewczyny, żeby tą wodę z sobą mieć i to jest tylko taka wymówka, że ja w pracy nie mam się kiedy napić. Bardzo często, oczywiście nie zawsze, ale bardzo często jest to po prostu wymówka, więc pilnowanie, żeby nosić tą wodę z sobą jest świetnym pomysłem. Sabina nauczyła się pić wodę, kiedy ja jej zwróciłam na to uwagę, że potrzebujemy pilnować. Jest też czasem tak, że nie wszyscy lubią wodę i zamiast wody pijemy różne inne rzeczy. Natomiast pamiętajcie, kawa, herbata się nie liczą, one tak naprawdę wypłukują nam wodę, one Was nie nawadniają. Po wypiciu szklanki, filiżanki kawy powinniście wypić 2 szklanki wody, żeby wyrównać to, tak w gruncie rzeczy. Więc ważne jest, żeby to była woda, nie żadne słodzone soki, napoje, z tym też się będziemy tutaj rozprawiać. Jeżeli nie pasuje Wam sama woda, w ogóle piłyście kiedyś wodę z ogórkiem? Wiecie, jak pysznie smakuje woda, do której dodacie sobie cząstki czy tam plasterki ogórka. Oczywiście można z cytryną, z pomarańczą, z grejpfrutem, z imbirem, z miętą, w jakikolwiek sposób chcecie. Jeżeli nie pasuje Wam sama woda, to dajcie sobie do niej coś dobrego i po prostu tak pijcie. Pewnie w którymś momencie Wam też wspomnę o genialnym produkcie z Oriflame, takim napoju Aqua Glow, który nie dość, że będzie Was nawadniał, to jeszcze wpłynie na fajne nawilżenie skóry od środka i też jest fajnym dodatkiem do wody, więc tak też można. Cześć Moniko, fajnie, że dołączyłaś. My tutaj się rozprawiamy powoli z wodą, podpowiadam, w jaki sposób ją najlepiej pić, więc pamiętajcie, zawsze nosimy ze sobą buteleczkę z wodą, możemy dodać do niej różne rzeczy, żeby nam lepiej smakowała, a jeśli totalnie zapominacie, to ustawcie sobie budzik w telefonie po prostu. Nie wiem, czy da się ustawić tak, żeby cyklicznie po prostu co 0,5 godziny dzwonił i wtedy obowiązkowo pijecie wodę. To też jest jakieś rozwiązanie. Wspomniałyście, że Monika napisała, że największą bolączką dla niej są słodycze. I wiem, że dla wielu z nas gdzieś tam to podjadanie i ta potrzeba słodyczy jest czymś takim, co nas często gubi. I jeżeli tak macie, że też uwielbiacie słodycze, to dajcie proszę znać, że to jest też Wasza bolączka. Powiem Wam, że ja zanim pojawiło się w ogóle w Oriflame kategoria Wellness by Oriflame, miałam tak, że mogłam nie zjeść obiadu, ale nie zjeść batonika, to po prostu był grzech największy. Dzień bez czegoś słodkiego był dniem straconym, po prostu zawsze mi gdzieś tam te słodycze, zawsze mi te słodycze towarzyszyły. Od kiedy pojawiło się Wellness by Oriflame i koktajle, to mi udało się jakby opanować ten głód słodkiego. I to, co mogę polecić tym z Was, które też nie wyobrażają sobie życia dnia bez czegoś słodkiego, to po pierwsze zamienniki. Bardzo łatwo można znaleźć rzeczy, które są słodkie,
a nie będą miały w sobie tyle cukru, nie będą miały w sobie białego cukru, nie będą miały w sobie białej mąki, nie będą miały w sobie oleju palmowego, tych wszystkich niezdrowych rzeczy, którymi najczęściej szprycują po prostu słodycza. Więc ja w grupie gwarantuję Wam, że będę wrzucać dosyć często przepisy, szczególnie na słodkie przekąski. Takie coś dobrego, bo lubimy sobie pomaszkicić, a żeby to było dobre i zdrowe, a ja mam mnóstwo takich pomysłów na to, co można i takie rzeczy możecie sobie zjeść. Na drugie śniadanie, na podwieczorek, jak najbardziej będą się rewelacyjnie sprawdzać. O, Sonia napisała, że jest taka aplikacja, która przypomina o piciu wody. Napiszesz, Sonia, jak ona się nazywa, żeby dziewczyny mogły sobie pobrać, a ja też w takim razie wrzucę Wam to w grupę, że jest coś takiego, z czego można skorzystać. Z fajnych, słodkich przekąsek, słuchajcie, mamy też w Oriflame takie batony proteinowe, które są w ogóle, jeżeli chodzi o skład, bardzo dobre. Jest czekoladowy, są owoce leśne, ja tutaj chyba mam same czekoladowe. Taki, słuchajcie, jeden baton ma zaledwie 120 kalorii. Ma w sobie prawie 6 gram błonnika prebiotycznego, który bardzo dobrze wpływa też na nasze jelita. A ma aż 10 gram białka. Po takim batonie jesteście syte na nawet kilka godzin. I do tego nie zjadłyście po prostu najzwyczajniej w świecie syfu. Także też bardzo polecam, żeby z tego skorzystać. Monika pisze, że ją też koktajl ratuje przed podjadaniem, a Sabina, że batony są super. Sabina jest po prostu miłośniczką tych czekoladowych. Ja, słuchajcie, takiego batona mam zawsze z sobą. W torebce, w torbie, z którą jeżdżę z Natalią, bo ona też je uwielbia, w plecaku, który zabieram gdzieś wyjeżdżając w góry, w momencie, kiedy jestem gdzieś na ściance, zawsze mi ten baton towarzyszy, bo gdybym po prostu miała ochotę coś zjeść, to mam z sobą batona. I to jest fajne rozwiązanie, bo w tym momencie, jak złapie mnie głód, to nie sięgam po, przepraszam za słowo, byle gówno, bo tak często jest, że po prostu jesteśmy głodne, kupujemy byle co, byle szybko, byle się po prostu najeść i zjadamy zupełnie puste kalorie, a tutaj macie bardzo dobrze taki pełnowartościowy produkt, wartościową rzecz do zjedzenia. To, co może Wam też pomóc w radzeniu sobie ze słodyczami, to jest bilansowanie sobie diety i pilnowanie, żeby jeść regularnie, żeby spożywać 3 wartościowe posiłki. Tylko ważna rzecz, dziewczyny, że one muszą być wartościowe. Jeżeli zjecie też coś byle jakiego, to Wy po chwili znowu będziecie głodne i będziecie znowu potrzebować i szukać czegoś słodkiego. Bardzo ważne, aby pilnować, żeby w naszej diecie było sporo białka, bo białko daje nam uczucie sytości i sprawia, że nie mamy takiej ochoty po prostu na podjadanie. I jeżeli zaczynacie jeść regularnie, jecie 3 pełnowartościowe główne posiłki i 2 przekąski, to Wasz organizm uczy się tej regularności i on nie potrzebuje w międzyczasie podjadać i Wy nie jesteście po prostu głodne, bo już Wasz organizm troszkę wie, kiedy głodne powinnyście być. Ja się wczoraj śmiałam, bo wczoraj wieczorem byłam na sekcji, a już dawno gdzieś tam jej nie było i tak w okolicach godziny 20 ja nagle się zrobiłam taka głodna, a to jest po prostu moja pora na super szejka i na kolację i rzeczywiście już mi się to tak wdrukowało, że po prostu przyszła 20 i ja najzwyczajniej w świecie bardzo, ale to bardzo zgłodniałam. Także to też jest coś szalenie istotnego, żeby pilnować sobie tej swojej regularności i to taki nawyk, którego też będziemy się uczyć, bo nie mamy tego wszystkiego, wszystkie wpojone. Jak u Was właśnie, która z Was je regularnie? Wiktoria pisze, że wyćwiczyła swój organizm co 4 godziny i że co 4 godziny musi jeść i nie da się inaczej. I rzeczywiście tak to działa, że jak już się nauczymy, przyzwyczajimy, to organizm w ten sposób działa i mi w tej regularności, słuchajcie, bardzo pomaga produkt, o którym chciałam Wam dzisiaj troszkę opowiedzieć, czyli nasz Super Shake. To jest produkt, który w ofercie Oriflame jest od niedawna, bo w sumie 2 katalogi można z niego skorzystać i można go zamawiać. I jest to produkt, którym zastępujecie sobie jeden z posiłków. Możecie go wypić sobie na śniadanie, na obiad lub na kolację. 25 gram super shake'a na 250 ml mleka lub 300 napoju sojowego, jeżeli chcecie taką wersję typowo wegańską. I ten super shake jest genialnym rozwiązaniem,
Dlatego, że jest to taki produkt pełnowartościowy, w sensie on zawiera 23 witaminy i minerały, ma w sobie aż przeszło 20 gram białka, ma w sobie też parę gram błonnika, zdrowe tłuszcze, tam jest około 6 gram błonnika, zdrowe tłuszcze, wartościowe węglowodany, także macie taki produkt, który jest pełnowartościowym odżywczym posiłkiem, a jesteście go w stanie przygotować w 30 sekund niecała. To jest coś, w czym ja się zakochałam, bo jest to bardzo wygodne i szybkie. Już nie ma wymówek, że nie zdążyłam zrobić sobie śniadania. Ja czasem mam takie dni, że po prostu przy Natalii, jak coś się dzieje, próbuję ją wybrać do żłobka, to no, gdzieś tam biegam cały czas i czasem nie ma możliwości zjeść śniadania do godziny, do dwóch od wstania. Wtedy też super shake'a piję sobie na śniadanie. To jest genialna sprawa, bo go wypijacie, słuchajcie. Dostarczyłyście sobie pełnowartościowy produkt, który ma tylko 200 kalorii, a przy okazji wszystkie witaminy, wszystkie minerały, wszystko tam macie i wy jesteście najedzone na mniej więcej 3 godziny. Na tak długo zostaje z wami uczucie sytości. Nie wiem, czy któraś z was, z osób, które oglądają, już korzystała z Super Shake'a. Jeżeli tak, to dajcie znać proszę w komentarzach, jak wasze wrażenia odnośnie tego produktu. A ja zerkam, bo Sonia też coś pisała. Szklanka wody z lnem wieczorem, też fajny pomysł na wieczór gdzieś tam taki kolacyjny. I Sonia też pilnuje tych 3-4 godzin. Fajnie, że część nawyków już macie dziewczyno opanowane, to będzie wam zdecydowanie łatwiej sobie po prostu z całą resztą później pójść dalej. To, co dla mnie też fajne, jeżeli chodzi o Super Shake'a, no to chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, to jest to taki produkt, który ma znacznie mniejszą kaloryczność niż posiłek, który zwykle zjadamy na śniadanie, obiad czy kolację. Bo 200 kalorii to jest niedużo więcej niż jabłko. Jabłko ma zwykle w okolicach 150. Więc tak naprawdę macie pełnowartościowy produkt przy niskiej kaloryczności. Jeżeli obniżamy kaloryczność naszych posiłków i mamy ujemny bilans kaloryczny w ciągu dnia, no to siłą rzeczy zaczynamy chudnąć. Więc jeśli któryś z was nie tylko zadbanie o siebie i o swoje nawyki, zadbanie o zdrowie, ale też utrata wagi będą istotne, to tym bardziej polecam wam dołączenie do grupy Wyzwanie Zdrowe Odchudzanie, no i tym bardziej polecam wam przemyślenie też z biegiem czasu Super Shake'a, czy to nie będzie produkt, który może was wesprzeć i może wam pomóc. To, co dla mnie jeszcze fajne w Super Shake'u, to to, że to jest produkt, na którym ja sobie oszczędzam. Ja wiem, że jak spojrzycie w katalogu, zobaczycie cenę 169 zł, ale po pierwsze, jak się dołącza do Oriflame, to on już jest tańszy. Jest też opcja takiej prenumeraty, gdzie czwarty produkt mamy za złotówkę i porcja, słuchajcie, wychodzi za 4,80. 4,80 to jest tyle, ile spokojnie jesteście w stanie zjeść na kolację, na śniadanie czy na obiad już na pewno, szczególnie przy tych cenach, które teraz mamy. Także ja, jak sobie to przeliczyłam, to pijąc Super Shake'a po prostu sobie na nim oszczędzam. Dużo mniej produktów potrzebuję kupić do domu, kiedy wypijam go sobie właśnie, ja najczęściej raz dziennie w formie, u mnie jest to kolacja. Jeżeli taki produkt was zainteresuje, jeżeli będziecie chciały dowiedzieć się więcej, to dajcie znać w komentarzu lub napiszcie do mnie, chętnie wam podpowiem, opowiem, co sprawia, że ja właśnie Shake'a wybrałam. Jeżeli są tu jakieś osoby, które już piły, są fankami, to dajcie proszę znać jakieś serduszka, rączki albo napiszcie w komentarzu, że tak, to jest produkt, który lubię, polecam, warto. To będzie też dla mnie cenne. Ja przypuszczam, że w grupie będę co jakiś czas starała się pokazać wam osoby, które korzystają z Super Shake'ów i ich efekty, bo dziewczyny, które u mnie korzystają z Super Shake'ów, faktycznie mają fajne rezultaty. I to już po kilku tygodniach przy piciu na przykład dwóch szejków dziennie Ela schudła aż 7 kilo, więc to jest naprawdę świetny efekt, a widziałyśmy się około 5-4 tygodni temu, więc w naprawdę krótkim czasie, ale piję faktycznie 2 dziennie. Są dziewczyny, które pijąc jeden dziennie w ciągu 6 tygodni chudną w granicach 5 kg, więc te rezultaty są fajne, więc jeżeli też szukasz produktu, który pomoże ci w zmianie nawyków i pomoże ci w osiągnięciu twojego celu dietetycznego, to też jest świetne rozwiązanie. Ja co jakiś czas wam piszę, co tam się dzieje przy Super Shake'u i wiem, że jest to produkt, który was interesuje, więc mam nadzieję, że będziecie też o niego podpytywać. To co?
Zapraszam Was do grupy Wyzwanie Zdrowe Odchudzanie. Wrzucę tutaj link. Tam w każdym tygodniu będziemy zajmować się jakimś nawykiem. Dzisiaj opowiedziałam Wam o kilku, które będziemy wdrażać, czyli o piciu wody i widzę, że przyda się temat, o słodyczach, bo to ciągle jest bolączka wielu z nas i o regularności. To było dzisiaj, ale tam znajdziecie kolejnych 7 nawyków, które będziemy wdrażać, no i które będziemy potrzebować więcej czasu, bo na pewno ze słodyczami będziemy się parać troszeczkę dłużej niż tylko przez tydzień. No i tak pewnie samo będzie z aktywnością, więc damy sobie troszkę więcej czasu. W grupie znajdziecie checklistę tych zdrowych nawyków, więc będziecie wiedziały, co warto, nad czym będziemy pracować i będziecie wiedziały, co już macie wypracowane i co już u Was dobrze funkcjonuje. Także pobierzcie sobie tą checklistę koniecznie, tak żebyście z niej też mogły korzystać. Jeżeli któraś z Was ma jakieś pytania, coś Was zastanawia, to śmiało piszcie, jestem do Waszej dyspozycji. A ja obiecałam konkurs, prawda? Więc tak, jeżeli któraś z Was chciałaby wypróbować grupę toników i przekonać się, czy to będzie dla Was fajna alternatywa czegoś słodkiego i zdrowego, to napiszcie proszę w komentarzu, który smak Was bardziej interesuje. Czy chcecie dostać czekoladę, czy chcecie dostać owoce leśne? Udostępnijcie później to nagranie u siebie, a ja wyślę lub dam Wam po prostu, jeżeli mamy możliwość się spotkać, wybrany przez Was smak batonika, tak żebyście mogły przekonać się, że jest pyszny, zdrowy i dobry. To co? Z mojej strony tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, dziewczyny, jeszcze chwilkę tu jestem, także podpytujcie o to, czego potrzebujecie. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam spokojnego wieczoru, już w sumie nocy. No i będziemy się widziały w takim razie w przyszłą środę. Będę dla Was miała nowości, hity katalogu, a za niedługo szykuje się spotkanie z bardzo fajną kobietą, ale to przekonacie się wkrótce. To co? Spokojnego wieczoru raz jeszcze. Widzę, że pytania, a serduszka poleciały cudownie. A Sonia już chce owoce leśne. Dobrze, Sonia, to owoce leśne dla Ciebie, tylko udostępniaj. Spokojnego wieczorku Wam życzę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w takim razie. I mam nadzieję, że dołączycie do grupy. Pamiętajcie o wyzwaniu. Trzymam za Was mocno kciuki w tej Waszej zmianie i obiecuję, że będę Was też w tym wspierać. Ja tutaj cały czas zerkam, bo się też żegnacie, więc pa dziewczyny, do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko.